Ja chcę powiedzieć to, że stary, no ja rozumiem, bo oczywiście przeczytałem wiadomość, że my nie mamy się zbliżać do drzewa, ale stary, czy tutaj widzisz jakieś ogromne drzewo? W sensie, ja go nie widziałem, ja tego próbowałem znaleźć i nie znalazłem. Wiem, że to brzmi śmiesznie, że takie drzewo niby jest, ale... Ale no właśnie, no, trzeba, no... nie możemy podejść lekceważąco do tej wiadomości, okej? Okay? Może no tak, tak, where's the Kowal? No tak, Marek, a czy ty w ogóle zatrudniłeś Kowala? No tak nie do końca. Miałeś to zrobić, no to kto ci ma wykuć, jak nie jest nawet zatrudniony? Ale słuchaj, ale ja go zmusiłem do tego wykucia, więc ja to jest inaczej przemówiłem mu tutaj. Rozumiem, dobra. Tutaj zmusił, bo powiedział, że urządni. Ja przemówiłem tutaj tym sposobem. Nie tu, po prawej. Tam jechać, tam no. O, dobra! No, Kowal cię postarał, ale czy się panowie! Gdzie ty pójdzie? Tam jest jakieś duże drzewo! Ej, to jest chyba to drzewo! Gdzie jest to drzewo? Ono było, widziałem je z daleka. Czekaj, jest! O nie, panowie, my jesteśmy coraz bliżej niego. Tu jest jakieś wejście, do środka tego drzewa. Ej, dobra, panowie, wchodzimy do środka, trzeba wejść. Tak, wbijamy. Trzeba wejść, ale powoli, jeden za drugim. Po drugim i na shifcie, nie wiadomo kto to może być, powoli. Jak się wycofujesz? Dlaczego się wycofujesz, no? Ja nie chcę iść sam. Co się wycofujesz? Chodź tu. Chodź, idziemy, wbijamy do środka. Chodź i nie marudź. Ogarnij bułę. Dobra, wbijamy. Ej, jakie tu są schody na dół, panowie. Boże, ale nie wiem, spirala jak nie powiem tu co. Tu ktoś będzie mieszkać, tylko nie wiadomo kto, kurczę. Łapcie pochodnie. Co ty robisz? Jakie pochodnie, co czemu ty zrobiłeś? Opie, przecież wszyscy nas zobaczą teraz. Ja nie chcę schodzić sam. Panowie, no czemu obstawić zbroję? Marek, no ogarnij się, Marek. Dobra, Marek, czy będziesz się czuł pewnie, jak dam ci to? Masz. No w sumie masz i... Ja też chcę taki zestaw. No, ale ja nie mam więcej, ja sam swoje dałem. Nie, masz zestaw. Dobra, idziemy. Inaczej. Ty masz tarczę? Dobra, daj mi tarczę. No dobra, mogę ci dać tarczę. Ja idę... To wyjdziecie przodem, ja idę z tyłu. Nie, ty to załóż. Nie idź pierwszy. Ja pierwszy, ja idę pierwszy, ty idziesz tuż za mną, a ty idziesz trzeci, żeby on nie uciekł. Chodź. Tak, jakie koło wozu, o nie. No dobra. Ja tarczę, pierwszy cios... Ja koło wozu, Słuchajcie, robię tak, pierwszy cios biorę na tarczę, ja uciekam, wtedy ty przyjmujesz na zbroję drugi cios, a ty uciekaj od razu, jak usłyszysz, że krzyczymy. Dobra, chodź. Dobra, spokojnie, Powoli, bo... Halo, ej, dobra, czekaj. A tutaj nie można tak... Może weź... No nie, no nie zaskakuj na dół, co będziesz... Ładu, co ty robisz? To nie ja. Idź, no ja cię kręcę. No ale ja powoli chcę, bo nie wiem, co tu jest na dole. No idź, Marek! Klocu walony. Ej, tu są domy jakieś. Jakie domy? Domy, normalnie domy są tu. O kurde, jaka wiocha. Nie powinniśmy być. Co to jest? Czy to jest podziemie? Co jest grane? Co my odkryliśmy w tym momencie? Ej, macie noktowizję? Nie, jest tu ciemno strasznie, ale znaczy tak pochodnie. Tak trochę ciemno, ja mam trochę pochodni. Dobra, biorę na razie tak to biorę. Mogę wam dać... Dobra, ta pochodnia nic nie daje. Macie trochę więcej tych pochodni, bo ja mam ich sporo. Nie, ja nie potrzebuję, no jedna to... Wyświetlamy to. A, no tak. Jakieś domki, nie, będziemy wchodzić do tych domków? No właśnie nie wiem. No, z bomby, jesteśmy tutaj w terenie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Tu? Dobra, Marek, ogarnij się, ty kurde. Cię boisz wszystkiego. Tu skrzynka jakaś. Pusta. Tak, ale nic nie ma w środku, czyli tutaj nikt nie mieszka. Nie, to jest opustoszała wioska jak nic. No, no nie wiem zaraz, właśnie, mi wiesz co? Się wydaje, że ktoś tutaj mieszka. To by nie bez przypadku jest tak. Tyle domów. Poza tym czekajcie. Przeanalizujmy to. Dostaliśmy książkę, w której było napisane, że mamy się nie zbliżać do dużego drzewa i że nie jesteśmy tu sami. Przychodzimy tu i jest wioska podziemna. No nie możemy tu być sami. To na pewno nie jest opustoszałe. Więc tu coś no jest też prawda. Aczkolwiek, no nie, ja nie wiem, czy my chcemy się dzisiaj tutaj zagłębiać jakoś mega, bo nie jesteśmy przygotowani, no nie mamy diamentowego seta nawet, a wbijamy na tak, wiecie. No ale, no. Ale nie słyszę tu nikogo i nie widzę, więc... Możemy zostać szybko wyjaśnieni. Nie wchodźmy do domków, przejdźmy się tak tylko. Okej, no dobra, tylko, no. Bo wiesz, nie ma co naruszać, czyli... No kurczę, nie rób... Nie naruszajmy... Co? Nie, no bo myślę, że chcesz wejść do środka. Nie naruszajmy stary, prywatności. Skaczę po kowalu, bo zniszczę mu kowala temu komuś. Dobra, tu jest jakiś... Tu jest... Czy to jest domek, czy to nie jest domek? Bo... Ale mówię, że nie wchodzisz. No ale nie wchodzę w sumie, nie? Bo tu jest, o, ej, tu jest jakiś... wchodzisz na teren. To, no dobra, ale to już dawno weszliśmy na teren, tylko... Halo, nie znajdziemy tutaj jakiejś osoby... Nie no, ktoś tu musi być, halo, ktoś tu nie mieszka, no. Dobra. No to czekaj. Halo, nie, no dziwo, co ty robisz, Ej, studnie mają. Dobra, słuchajcie, nieważne. Ja bym tutaj, nie wiem,
nie wiem, co tutaj mamy robić. W sensie, wyjdźmy stąd. Ja nie wiem, w sensie, ja mam takie zdanie, że powinniśmy stąd się opuścić i się lepiej przygotować. Bo i najlepiej się nie zbliżyć do tego drzewa. Zostawmy ich. Mieliśmy się nie zbliżać, niech może... jeden z nas czeka i szuka, bo może ktoś tutaj mieszka, jest teraz na zewnątrz. Słuchaj, dostaliśmy książkę, w której jest napisane, że mamy się nie zbliżać tu. I nie, że nie jesteśmy sami. I że to nie są żarty. Ty chcesz tu czekać, aż ktoś przyjdzie, łaskawie? Nie ma szans, ja stąd idę. Może się gdzieś skryć, może jakąś pułapkę zastawić. Dobra, czekaj. Wytłumaczmy sobie jedną rzecz. Zobacz, policz, ile tu jest domów. Zaraz, raz, dwa, trzy, cztery, no z pięć domów na dobra, liczbę. A teraz policz, ile nas jest. Czy ty chcesz czekać, aż oni wrócą? Dobra. Poproszę uwagę. No. Dzięki za uwagę. A, okej, okay, dobra, to idźmy już z powrotem, bo to się źle zapowiada tutaj przebywanie w tym miejscu. Grzybki halucynki wchodzą do tego i to źle na jakie grzybki halucynki? To ty jesteś walnięty. Ty jesteś walnięty pszczołą, to jesteś za urządle. I się skończycie dziecko. Dobra, słuchajcie, gdzie jest ta łódka? A, tam była, dobra. Wracamy. To oddajcie mi moją zbroję. Ja bym nie brał tej zbroje, bo jest obsrana. Nie, obsiusiona to jest twoja. Nie chciałbym. Dobra, ja. Bo ona pszczoła, bo ci zaraz on było... Dobra, tak, panowie. Dobra. Wracamy z powrotem. Musimy się przygotować na to, więc ja... Chodź tu szybko. Kurde, Marek, zaraz ci wyjmę żądło. Nie zdążę. S, dobra. Marek, zaraz ci wyjmę żądło i ujdzie. Ja nie płynę z wami. No płyj, no. No, nie, no. S, łatwo. Łatwo. Ja nie mogę się odwrócić. S. A ja bym też mogę przywalić. Nie możemy przywalić, jak jesteśmy w tym. Dobra, panowie, słuchajcie, to jest bardzo blisko naszego domu, więc ja proponuję przygotować się, więc jakieś, wiecie, jakaś zbroja, jakieś diamenciki i tak dalej. Może jakiś mur by się przydało, jakiś większy płot po prostu na razie by się przydało zrobić. Coś obronne tutaj. Tak, coś obronnego po prostu, bo słuchajcie, no nie jesteśmy tu sami, trzeba się bronić, naruszyliśmy ich strefę prywatną, więc no krótko mówiąc, nie jest dobrze. Co osioł? Osiołek. No, osiołek, nie, no co, i co? Ekscytuje osiołkiem jakimś. Co z tego, że osiołek? Żartuję, zostawiamy, no spokojnie. Zostaw tego. Dobra, panowie, wróćmy z powrotem do domu, nie ma co. Chodź, wracamy. I proponuję teraz jakby zrobić tak, powiedzieć sobie, kto czym się zajmie. Może zróbmy tak, ja zajmę się murem jakimś, ty się zajmij zbroją, a ty się zajmij narzędziami. To ja? Nie. Ja do życia nic więcej nie potrzebuję, oprócz błękitnego nieba. Może być. Ej, Szczypton, taki podział obowiązku mi się podoba, ale czekaj, czego my się dowiedzieliśmy? No odkryliśmy całe drzewo i czekaj, a co jak ktoś nas zaatakuje? Do roboty byście wziął, ja się tego boję przygotować. Właśnie, bo mieliśmy nie naruszać, nie zbliżać się, ja myślę, nie? Że my powinniśmy wręcz nawet spać w jednym miejscu, w jednym pokoju, bo co jak ktoś kogoś porwie? A mamy jakiś bunkier czy coś? Do roboty się wejdź, friend. Trzeba jakiś bunkier zrobić, no żebyśmy się mieli gdzie ty będziesz mieć zadanie, zbudować. Zabuduj bunkier. Nie buduję do tego bunkra, a spalić bunkier. Co to jest? Tu mamy bunkier, ale. Jaki? To jest ogród ogrodniczy. Znaczy, ogród ogrodniczy. Tu jest bunkier. Dobra. I siema. Nie, tutaj nie ma bunkra. Co to jest za bunkier, chłopie? Tutaj się nawet nie skryje. To jest bunkier! Nie mnie to nie obchodzi. To jest bunkier. Tak, to będzie się w tym. No to jesteśmy mega fajnie bezpieczni w takim razie, nie? Tak, mówię. Bezpieczeństwo level 1000. Das jest bunkier. No, prezydenci każdego kraju zazdroszczą nam, prawda, bezpieczeństwa. Nie, no. Ja idę do ciebie jeszcze, ja śpię. Dobra, do ciebie. Zapraszam do mnie. Więc tyle. Nie będę to przeszkadzać. Panowie... Nie będę wam przeszkadzać. Panie. Nie no, ale to było niesmaczne i niemiłe. Nie, bo to co, no to sam, że sami... Dobra, się nie, Marek, wracaj nie do siebie, ja chcę nie, jednak... Nie, ja nie wracam, no chyba cię powaliło, ja będę spać w łazience, ja tutaj śpię. Ja jak widzisz, a nie, mam podwójne. Ja śpię na krześle. Dobra, możesz spać na tym krześle w fotelu. Panowie, nie jest dobrze.